Dziś odbyło się spotkanie z prezesem społecznej inicjatywy mieszkaniowej Zielona Dolina, spółki, w której gmina Milicz uczestniczy, w celu budowy mieszkań niskoczynszowych. Goście zaprezentowali dziś poglądowy plan budynku oraz jego wstępną wizualizację. W gminie Milicz, jako jednej z pierwszych, rozpocznie się budowa mieszkań, których docelowo ma być 150. Stoimy na gruncie, który już został przejęty przez spółkę. W celu rozpoczęcia inwestycji, czyli budowy pierwszych mieszkań. Milidż jest w tej szczęśliwej, uważam, grupie, czyli gmin, w których te inwestycje rozpoczną się najszybciej. Dzisiaj na naszych stronach pojawią się, pojawi się i wizualizacja pojawią się dane, informacje o metrażach, o, o wielkościach mieszkań, ale także wstępne szacowane wielkości czynszów, które będą obowiązywały. W tych mieszkaniach, których docelowo będzie co najmniej 150, a zaczynamy od około 30, czyli tam w narożniku pomiędzy ulicą Dębową w przedłużeniu w stronę szpitala, powstanie pierwszy budynek, którego także wizualizację dzisiaj, dzisiaj zamieścimy. Ruszamy z tymi pracami. Mamy grunt, mamy działkę. Mamy e, pierwsze plany. Pierwsze opracowania planistyczne jest plan zagospodarowania przestrzennego. W środę najprawdopodobniej e, na walnym zgromadzeniu spółka wystąpi o kredyt do Banku Gospodarstwa Krajowego. I mam nadzieję, że tak e, oczekiwane, i tak, e, i tak właśnie z niecierpliwością wyglądane te mieszkania e, w Miliczu e, rozpoczniemy. E, będziemy je budować i tutaj na tym terenie powstaną piękne mieszkania z windą z pełną dostępnością także dla osób starszych, dla osób niepełnosprawnych, ale także dla matek z małymi dziećmi. Tu na tym terenie za chwilę wyrosną domy dla milicjan. Śledźcie państwo nasze Media społecznościowe, śledźcie nasze informacje. Weźcie udział też w ankiecie, bo z tej ankiety wynika, na jakie mieszkania jest największe zapotrzebowanie, jakie będą koszty, ile będzie kosztował czynsz. To wszystko dzisiaj w mediach społecznościowych się już znajdzie.